Dreamcraft. Dobrze, a więc dodałem, mamy ponad 200 modów ogólnie już, czyli jak widzicie 300 zakładek. Pierwsza sprawa, dodałem parę tekstur paków, tak jak widzicie, craftingi. Trawa jest taka bardziej zielona. Rudy są takie bardziej, no nie wiem jak nazwać, i mają tę taką, no widzicie, że one błyszczą, no nie? Poświatę. Błysk. Zaraz żelazo powinno błysnąć, o właśnie, błysło. No, tu nowe tekstury, tu nowe jakieś tekstury. No, trochę się pozmieniały, tak czy siak. Jeszcze jedna rzecz. Dostałem zgniłego pomidora. Ale dobra. Przefarbowałem włosy, no bo już od dobrego chyba pół roku mam przefarbowane włosy, ale w Minecraft nie farbowałem, bo nie wiedziałem jak. Jak się za to zabrać? Nie wiedziałem jak je przefarbować. W sensie nie umiałem, więc odpaliłem ostatnio program i przefarbowałem, i tak to teraz wygląda na tył i przód. Mam takie trochę odrosty, ale jest blond i taki ciemny, idzie w blond to wszystko. Sam oczywiście je farbowałem, w sensie, że zmieniałem kolor itp. Z moich poprzednich włosków na te, myślę, że bardzo, bardzo ładnie mi wyszły. No i kolejna rzecz, shadery, Promil, co tu się podziało, Promil, masz shadery, ale jak to? Tak, postanowiłem, że będą shadery. Głównie to w sumie miało być od początku, ale nie działał Optifine, więc stwierdziłem teraz po długim czasie, że dobra, skorzystamy z czegoś innego, jak ładnie. No i stwierdziłem, że shadery, bo czemu by nie? Mamy już teksturpaki, mamy shadery teraz. Wygląda to wszystko pięknie, prześlicznie, jak sami widzicie. Ten enchanting table, jak on świeci, naprawdę to jest piękne. Poza tym, to przetestowałem 13 shader paków, naprawdę 13 shaderów. To są najpiękniejsze, najlepsze shadery póki co. I patrzcie to. Tu jest niby ciemno, nie? Tu tak ładnie wygląda ten balkonik, ale patrzcie to. Jak to wygląda, kurcze pieczone. Przepięknie, dobra, weźmy tylko ich tu, wywalmy. No chodźcie, no. No chodź. Dobra, pięknie. O, epic. O, złote jabłka, świetnie. No, wygląda przepięknie ten portal do Netheru, naprawdę, niesamowicie. Ale to nie jedyna rzecz, ale patrzcie jak ja w ogóle wyglądam ślicznie. Tak fioletowo, nie no. Żałuję, że nie grałem na shaderach od razu, nie? To już się zmieni od kolejnych sezonów. Mamy beacony. Beacony jak beacony niby, ale uwierzcie, że też no ładną dają piękną niebieską taką jasną poświatę. Bardzo mi się to podoba. No oczywiście potem idzie to fiolet, no bo mamy fioletowe beacony. Siup. No, pięknie to wygląda też. Też, a nie, tu jesteśmy ciemni. W sensie, że nie daje to tyle światła. Nie mogę pokazać portalu do Etheru, bo to będzie w przyszłych odcinkach. A portal do diamentów wygląda tak. Do diamentów, no do świata. Lawa wygląda tak przepięknie, naprawdę. Te shadery są przepiękne. I jeszcze portal do Twilightu. To jest coś niesamowicie pięknego. Czy wy to widzicie, jak to wygląda? Niesamowite. Jestem ciekawy jeszcze portalu do Endu, ale w sumie mogę to sprawdzić. Sprawdzimy sobie, słuchajcie widzowie. Wejście do Endu. Dobra. Okej. No. Jest to trochę zepsute. Tak troszeczkę, ale wrażenie robi. No nie powiecie, że nie. Robi wrażenie, szkoda, że nie świeci. No dobra. O nie, nie lawa, nie. Ale patrzcie to. Czy wy to widzicie, jak to wygląda? To jest... Wow, o, właśnie. Tak to wygląda bez shaderów, patrzcie, porównania. Bez shaderów. Z shaderami. Wow, naprawdę wow. Dobra, robimy szybkie porównanie. To będzie dłuższy odcinek, myślę, że wam się spodoba, no i też, bo wiele zmienia też, no nie? Enchanting table z shaderami. Bez shaderów. Z shaderami. Wow. Zewnątrz z shaderami. Bez shaderów.
Z shaderami. Nie no, to jest kosmos. Kuchnia z shaderami? Bez shaderów. Z shaderami. Ej, ja nie mam pojęcia, jak ja mogłem grać bez shaderów, ja naprawdę nie wiem. Portal do Netheru z shaderami? Bez shaderów. Faktycznie, mam więcej FPS-u, no ale patrzcie to. No ludzie, no. Po to się żyje chyba, nie? Dla takich widoków. Magazyn i beacony z... bez. Nie no, to jest takie brzydkie. Boże. I rozkminiałem, o co z tym chodzi. Widzicie, z tym, co mam obok kursora? To jak mam stawiać bloki. To jest to, więc dobra, to odkryłem. A, i właśnie jeszcze jedno. Zrobiłem nowe logo Dreamcraft, które jest prześliczne. Tylko, że nie będę go chyba zamieniał. Bo zmieniać logo w 50 ponad filmach, miniaturkach, no to naprawdę kupa roboty. Więc po prostu w sezonie drugim ono już będzie zmienione. I tak, właśnie, mamy w ogóle zimę. Jest to zima, późna zima, już dzień 8, czyli zaraz będzie wrzesień, dokładnie. Szkoda, bo zimowy vibe jest dla mnie świetny. I tak, właśnie, przygotowałem sobie wszystko pod dzisiejsze gotowanisko, więc... Aha, o... więc tak. Adiu Schmita. I jeszcze jedną rzecz chcę zrobić, tylko nie mam pojęcia, gdzie są moje puste wiadra. Tak serio, nie mam pojęcia, miałem puste wiadra, tu zostało mi jedno. Nie wiem gdzie... Już wiem. Nie widziałem tych wiader, naprawdę. Dobra, więc chwila. Not spoilered. Dobra. Let's go. Trzeba oświetlić tę budę i zobaczyć, jak to będzie wyglądać. No dobra. Nie wygląda to jakoś super turbo mega ślicznie, ale no coś tam z tego klimatu jest, no nie? No, jakiś klimat to ma. To trzeba powiedzieć. No bo jednak wygląda to spoko, nie? No tu, no wiecie, jeszcze nie przeszliśmy na TT i tu też, nie? Ta farma jest tak rozświetlona po prostu przez te latarnie. I myślę, czy by tu nie zrobić redstone'owych lamp, takich dwóch. Że jak, albo tu i tu. Bo wiecie, że jak prąd wygaśnie, bo lecę gdzieś poza teren i nagle wracam, to żeby zamiast tych pochodni tu po prostu było światło i tu też takie dwie walnąć. Myślę, że to by było zarąbiste, no bo tu cały czas latam, nie? Tu jeszcze są te pochodnie, no nie? I tu cały czas siedzę, latam. Ten magazyn to jest mój dom. I właśnie jeszcze jedno muszę wam pokazać. Patrzcie to. Mój magazyn. Dokładnie tak. Nie umiem tutaj dać logo Dreamcraft, a wiem, że się da. No, 202 modyfikacje. No, wygląda to świetnie. Więc no. Dobra, przejdźmy do gotowaniska. Oczywiście. Jest jeszcze jeden problem, bo dalej nie mam po prostu pojęcia, jak mieście krowy kolorowe itp. W sensie truskawkowe mleko, czekoladowe mleko itp. A i się nie da wytworzyć, więc to trzeba mieć specjalne krowy do tego. A ja nie mam pojęcia, gdzie te krowy znajdę. Serio, tylko dwa jajka? No to już zaspoilerowałem. No dobra. Okej. Więc. Dzisiaj. Co dziś będziemy robić, panie Prominu? Nie przygotowałem tylko, co będziemy robić. A tak to wszystko przygotowałem. Ciasto mleczne. To jest dowalone, ale trudno do zrobienia. No i nie zrobimy, bo potrzebujemy rum. A jednak możemy zrobić. Ale to, no, sami widzicie, że to... w cholierę.
czasu. Fruit cake. To wygląda słodko, ale... Zróbmy herbatę. Czemu by nie zrobić herbaty? W końcu herbata to herbata. Tylko teraz, gdzie są liście? Tu są liście herbaty. Ciekawi mnie to. Niestety nie. Ojeju. Oj, oj. To trochę bardzo słabo. Oj, oj, oj. Ojejcia. Słabo, słabo. No dobra. Na szczęście tu jeszcze tego nie usunąłem. Więc możemy zrobić te herbaty. Cyk. No i mamy herbaty. Cyk, proszę. Proszę bardzo. Możemy już se popić. Herbata gotowa, można podać do stołu albo schować do lodówki, gdzie mamy wszystkie mniej więcej wytworzone rzeczy, które ostatnio robiłem. Dalej. Co tu jeszcze możemy takiego zrobić? Nadziewane chili. To dużo roboty z tym. Koktajl owocowy, no ale koktajl to koktajl, no nie? Cheeseburger. Ser to mleko i sól. Mleko mamy, a sól? Sól lele. Ojojoj. Ojojojojojojojoj. A. Jak zrobić butelki wody z tego? Czy nie trzeba do tego... O, że psułem. Czy nie... Okej. Okay. Sporo tych butelek mleka. Ale... A w sumie jedną taką możemy zrobić. Ale ta bym chciał mleko, tak. Daj mi mleko. Milk. To jest piękne. Te trofea nasze. Herbata. Nie chcę herbaty teraz. Dobra, dwa takie zrobimy, mleka też. Odłóżmy te szkło. Dużo nam go zeszło. Dobra, i teraz to trzeba podgrzać, tak? Nie wszystko. Chwila, tak? Tak, sól tak się robi. Dziwne, że tak się robi sól, ale dobra, dżem borówkowy. Okej. Widzowie, moi drodzy, możemy porobić dżemy. Tylko no, one nie dają jakoś dużo jedzonka, dlatego możemy zrobić soki. Sok z winogron. Bardzo prosto zrobić. Potrzebujemy winogronka i już się za to biorę. To są jeżyny. Winogronka mamy tutaj. Cyk, winogrona. Cyk. I według moich danych już nas nie stać. O, ale to jest w ogóle fajne, że tak można robić. Jak to się robiło? Co winogron? A, butelka. Myślałem, że mam butelki fyku. Dobra, mamy strasznie mało tego szkła, to jest masakra. Dobra. Uuu, jak to ładnie ten animuje. Patrzcie, to ja. Siemano. Yo, świetnie, pięknie to wygląda na shaderach, naprawdę, nie? Tylko szkoda, że dostajemy jedną sól. Z tym masakra. Dobra. Wino. I wino już jest dużo lepsze. To co powiecie na wino? Żeby zrobić sobie trochę winka. Pięknie, mamy wino. Otwieram wino z twoją dziewczyną. Chyba tak to było. Dobra. Let's go dalej. Co tu jeszcze możemy zrobić? Lody truskawkowe. Mleko, cukier, jaja. Jaja jak berety. Cukieros był.
tu. Cukieros i truskawos. Pyk, pyk, pyk. O! Oh. Czemu nie mogę czegoś skraftować? A, bo nie mam garnka. Garnusiek. Pyk, pyk, pyk. Możemy zrobić też dżemy, ale nie, nie, nie. Ser też nie, masło też nie. My robimy lada truskawkę. Cukier, truskawki. Pyk jedne. Pyk drugie. Pyk trzecie. Świetnie, mamy lody truskawkowe, lodzio miodzio. Dobra, dobra. Pyk sól. Co tu jeszcze możemy zrobić takiego, wiecie, takiego wow. No piwo nie zrobimy, bo potrzebujemy chmiel, ale chmielu nie posiadam niestety. No i to jest ten błąd. Pizza. Ser, ciasto, tomato. Supreme pizza, boże. Pizza z ananasem i pepperoni. To pizzę serową bym chciał. To ciasto. Ciasto z woda i mąka. Mąki mamy dość dużo. Makaron. Zróbmy jeden makaron, czemu nie? Pączek. Zróbmy. Ale to potrzebujemy. Potrzebujemy bardzo, 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 bardzo to. A ciul? Naleśnik. Robimy naleśniczka. Sera też będziemy potrzebować. Dobra. Ravioli. To nie. Brakuje mi pomidorów. Odkładamy truskawy, szukamy pomidorów. Pomidory, pomidory, pomidory. Pyk, 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 pyk. Tylko właśnie, czy to są te, czy to są te? Chyba obydwa mogą być. Dobra, tak czy siak. Sok pomidorowy. A jeden możemy zrobić, czemu nie? A nawet więcej. Dobra. Co nam jeszcze do pizzy brakuje? Patelni. Dobra. Ale my robimy serową, więc no. Jo, jak to ładnie wygląda. Zaraz nam to jezioro będzie odmarzać. Mogliśmy je wykorzystać. Możemy zrobić pizzę i jajecznicę, albo pizzę serową. I my robimy pizzę serową. Cyk. Pizza gotowa. Dokładnie tak. Frytki, 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 frytki. Nie mamy oliwek. O nie. To jest minus. Nie mamy oliwek. Parapapapa. Batatów też chyba nie mam. Sushi. Trawa morska, ryż i roz... A ja nie mam trawy morskiej chyba. Bo mam? Chwila. No bo łyby, łyby mamy tu. Ryż. O, ryż będzie. Będzie, będzie, będzie. Gdzie on będzie? Tu będzie ryż. Trawa morska tu powinna być. Nie mam. Nie posiadam trawy morskiej, więc... Więc... No... To nie zrobimy jednak, niestety. Szkoda. Dobra, więc... No... Nie zrobiliśmy dużo. Ale myślę, że... Zawsze to jest coś. I... Tak, chyba bym już kończył ten film. Ponieważ no nie mam za bardzo jeszcze pojęcia, co można robić. No wiecie, gotowanie no to będzie takie, o, zrobiliśmy trochę tego, dzięki za oglądanie itp. No bo no, co można więcej z gotowania? Byśmy musieli tu siedzieć z 80 godzin gotując wszystko, a to nie jest jakaś Magda Kiesler, więc no tak. Noż, gdzie ta sól? Sulul, nul, sul nul. Do wędzarki na kiedyś. Więc dobra, dzięki za oglądanie. Trochę pogotowaliśmy. Co prawda, nie zrobiliśmy tutaj nic z tym, ale będziemy jeszcze robić coś z tym piecem itp. Mikrofalą, lodówką, tu mrozić coś, jakieś kostki itp. Więc myślę, że git.
to są nasze wszystkie wypieki. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym odcinku z Dreamcraft. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale, piszcie komentarze i do zobaczenia. Co ja robię? Pa, pa!